Cześć, mam Tomas, bardzo serdecznie, jestem Paweł. Słuchajcie, kolejny dzień. Dzisiaj mamy już poniedziałek, 15 września. Jak słyszycie, już coraz lepiej, już coraz lepiej. Praktycznie odzyskałem swój głos. Staram się jednak za bardzo go nie nadwyrężać jeszcze, bo momentami czuję taką suchość w gardle i pieczenie, więc wolę nie ryzykować, nie chcę stracić głosu ponownie. Mam nadzieję, że dzisiaj nie będę mówił aż tak długo, więc powiem tylko w skrócie. 6:20 pobudka. Jestem właśnie po śniadaniu i gdzieś w okolicach godziny 9 wyruszam dalej. Wyruszam dalej, kierunek Wałkowyja. Jeżeli nie wiecie, gdzie to jest, proponuję sprawdzić na mapie. Jestem mniej więcej w okolicach Soliny, nawet dość blisko. Także będzie co zwiedzać, będzie co oglądać. W skrócie mówiąc, Bieszczady, góry. Wybrałem właśnie góry z tego względu, że tam jest gdzie chodzić, jest co oglądać, jest co zwiedzać. Tymczasem, jeżeli chodzi o morze, no niestety, bo jeżeli chodzi o polskie morze, ogólnie jeżeli chodzi o morze, tam jest zwykle tylko piach i woda. Także pierwsze dwa dni jest super, ale później, no cóż miałbym zrobić? Spacery po plaży przez 7 dni? Myślę, że nie, myślę, że nie. Tymczasem, jeżeli chodzi o Bieszczady, dobrze wiecie, różnego rodzaju szlaki, różnego rodzaju dodatkowe atrakcje. Muzea może niekoniecznie będę chciał jakieś zwiedzać, ale o ile tam w ogóle będą, to raczej mnie interesuje. Raczej nie będę chciał wchodzić do środka budynków, ale jeżeli będą jakieś ciekawe formacje, czemu by nie? Dobra, lecę się szykować. Mamy godzinę prawie 8:00. Za chwilę trzeba się przygotować i wyjeżdżamy. Dobra, wracamy na trasę za chwilę, w krótkiej przerwie. Jedziemy już jakieś 2 godziny. Myślę, że do godziny powinniśmy dojechać na miejsce. Zaraz zobaczycie, gdzie dokładnie zmierzamy. Dobra, w chwili obecnej jesteśmy w Saloku, Muzeum Budownictwa Ludowego, skansen. Zaraz zobaczymy, jak kiedyś budowano, jak kiedyś wyglądały domki. I troszeczkę pozwiedzamy. Jeżeli chodzi o zaprzęg, raczej z tego nie skorzystamy. Wolę piesze wędrówki. Fryzjer damsko-męski. Taki fryzjer jak moja chyba nikt nie zrobi.
radia. Znacznie mniej. Wychodzimy. Chałupka z ikonami. Ikony z Windows 8 nie znalazłem, ani z 7. Szukamy dalej. Właśnie puściliśmy skansen. Oczywiście w Sanoku. W dalszym ciągu Sanok. Cudowne widoki, naprawdę zupełnie inne powietrze. Jak tutaj dojeżdżałem, zmieniło się ciśnienie. Uszy mi zatykało, to muszę przyznać. Tam niedaleko mamy kaczuszki, nie wiem czy widzicie. Pewnie nie będę musiał zrobić jakieś ujęcie lepsze. W chwili obecnej wybieram się na jakiś obiad. Zobaczymy co to jeszcze będzie. Może jakieś kluseczki się uda zdobyć. Oby. Udało się. Zjechaliśmy do Lesko. Szukamy jedzenia. Gdzie to jakaś restauracja jest. Cokolwiek. Nie możemy znaleźć. Jakiś pensjonat, zamek. Bardzo ładny. Dobra, dotarliśmy na miejsce. W chwili obecnej Wołkowyja. Wynajęty pokoik, bardzo mały, ale widok, jak widzicie, są naprawdę świetne. Jutro, czyli wtorek, wyruszamy dalej. Prawdopodobnie kolejne ciekawe miejsce. Zobaczycie sami.